chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na YouTube, z nowościami, z ustawieniami, z funkcjami? Oto w tym odcinku będę przekazywać Ci właśnie takie informacje, co w ostatnim czasie się zmieniło. Skąd w ogóle padł taki pomysł? Otóż jeden z zagranicznych YouTuberów wprowadził u siebie coś takiego jak właśnie YouTube News, YouTube Update i postanowiłam, że zrobię coś takiego w wersji polskiej. Ponieważ no, nie ma jeszcze u nas czegoś takiego, a przyznam się szczerze, że czasami no, sama mam problem z dotarciem do niektórych informacji i trzeba na kilku kanałach to oglądać, więc zapraszam Cię do tego, żeby zostać tu ze mną. Daj mi później też znać w komentarzu, czy takie odcinki Cię w ogóle interesują, będą bardzo proste, bez jakiegoś złożonego montażu. Po prostu będę Ci dawać znać, co ostatnio zmieniło się na YouTube. No i przechodzimy od razu do pierwszej zmiany. Zmiany, która bardzo mi się podoba, przyznam szczerze, chociaż słyszałam jakieś tam zdania, że jednych osób to nie obchodzi, drugie mówią po co i tak dalej. Natomiast ta zmiana mi się bardzo podoba. Otóż od 29 lipca tego roku już wprowadzono zmianę, w której na swoim kanale nie ukryjesz liczby subskrypcji. Oznacza to, że wszyscy zawsze będą widzieć, ile kanał subskrybentów ma. I już sprawdzałam, w momencie kiedy był 29 lipca, pewien kanał, który wcześniej nie miał liczby subskrybentów, dalej ich nie miał, ale teraz sprawdziłam jeszcze przed nagraniem tego odcinka i okazuje się, że u tej osoby też pokazały się te subskrypcje. Zapytasz, po co to w ogóle robić? Otóż po to, aby osoby nie mogły podszywać się pod duże kanały, ponieważ często było tak, i sama ostatnio byłam świadkiem tego jako widz, że weszłam na kanał jakiejś osoby, obejrzałam film osoby, która ma około 70 tysięcy subskrybentów, natomiast w komentarzu ktoś inny zupełnie podszywał się tym samym zdjęciem profilowym, jakby próbował naśladować ten kanał i podszywał się pod tą osobę, tak? W komentarzach i proponował jakieś skawy, więc to jest bardzo, bardzo dobra zmiana. Ma to na celu właśnie ukrócenie tego procederu. Druga zmiana, która jeszcze pozwala na to, żeby ukrócić właśnie podszywanie się pod inne większe kanały, jest to, że od teraz nie będzie można w Twojej nazwie kanału używać znaków specjalnych, czyli na przykład małpki, takie jak masz w adresie mailowym, ponieważ to też wprowadzało ludzi w błąd i prowadziło właśnie do takich sytuacji. Kolejna zmiana, o której dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć, to zmiana w YouTube Shorts, która na pewno Ci się spodoba i to jest mega, mega fajna zmiana, która ma bardzo też wpływ na to, jak shortsy będą wpływać na rozwój Twojego kanału i oglądalność także poziomych treści, bo do tej pory algorytmy i ludzie z YouTube'a mieli trochę z tym problem, aby połączyć te filmy krótkie formy, pionowe shortsy z tymi naszymi poziomymi filmami. Otóż od teraz możesz udostępnić klipy ze swojego nagrania, nagrania poziomego. Możesz udostępnić około 5 sekund takiego nagrania w wersji pionowej i do tego dograć informację, że ten film mówi o tym i o tym, znajdziesz go na moim kanale. Ale co tutaj jest w tej zmianie najważniejsze? Otóż najważniejsze jest to, że w tym filmiku, który udostępnisz, w tym shortcie, będzie po prostu klikalny link na dole ekranu, klikalny link do tego filmu poziomego, który możesz teraz polecać swoim widzom. Więc jest to fenomenalna wiadomość do nas twórców, bo nie zawsze ta ilość subskrypcji, która przychodziła z YouTube Shorts i z tej dużej jakby popularności YouTube Shorts, nie zawsze przekładała się na wyświetlenia na naszych kanałach, na filmach poziomych, które jednak tutaj dla nas na YouTubie najwięcej zarabiają. Jeżeli chodzi o informacje, jakie klipy można w ten sposób udostępniać, no to na kanale Nika Niumina była taka informacja, że można tylko i wyłącznie w ten sposób udostępniać treści swoje. Natomiast ja wzięłam jakby jego film poziomy, zrobiłam sobie z niego shortsa i tam też był ten link klikalny. Czyli możesz takie właśnie shortsy robić i ze swoich filmów na swoim kanale, ale także z filmów innych osób, do których chcesz linkować. Jakby nie do końca ma to większy sens, ponieważ ty chcesz reklamować swoje filmy, natomiast daję ci informację, że jest taka możliwość. Była też taka informacja, że taki właśnie short powinien mieć około 30 sekund, ale ja sprawdziłam to i kiedy nagrałam po prostu ten kawałek klipu, to później tylko parę sekund musiałam
dodać swojego głosu, jakiegoś takiego swojego komentarza do tego shortsa, który wycięłam, i to już było, okay, było do publikacji. Musisz też wiedzieć, że w tym momencie do takiego shortsa nie dodasz już żadnych dźwięków, nie ma tam takiej możliwości w tym momencie w tej aplikacji YouTube do shortsów. No i przede wszystkim najważniejsze, ta funkcja nowa pozwala Ci przekierować widzów z YouTube Shorts do Twoich filmów poziomych. Kolejna informacja, którą chciałabym Ci dzisiaj przekazać, jest taka, że YouTube otworzył teraz Creator Safety Center. Patrzę sobie tutaj, żeby po prostu jakby powiedzieć tą nazwę dobrze. Na razie jest to w wersji tylko i wyłącznie angielskiej, ale YouTube będzie to też tłumaczył na inne języki. I to jest takie miejsce, w którym będziesz mógł czy mogła nauczyć się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo Twojej społeczności po prostu na kanale YouTube. Jeżeli pojawiają się jacyś trolle, na przykład w komentarzach i tak dalej, żeby zadbać też o te aspekty psychiczne naszej widowni, ale także nasze, żebyśmy po prostu byli bezpieczniejsi na YouTube, więc to też jest teraz dostępne. Pamiętaj, że wszystkie linki do tego filmu znajdziesz w opisie pod tym filmem, a jeżeli do tej pory te wiadomości Ci się podobają i podoba Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw mi lajka pod tym filmem, żebym mogła je nagrywać częściej. Dziękuję. Przechodzimy teraz do zakładki społeczność, w której mamy aż dwie zmiany. Otóż po pierwsze została dodana dodatkowa analityka w YouTube Studio, gdzie możesz w statystykach teraz sprawdzić, jak Twoje posty wpływają na przyrost subskrypcji na Twoim kanale. Więc wchodząc w YouTube Studio, w statystyki zaawansowane, zobaczysz, ile osób, ile subskrybentów przyszło na Twój kanał z zakładki społeczność. Na ten moment nie sprawdzisz tego jeszcze pod kątem poszczególnych postów, natomiast sprawdzisz to pod kątem ogólnie zakładki społeczność, ale YouTube będzie to też z czasem wprowadzał. Druga zmiana, jeżeli chodzi o zakładkę społeczność, to dodanie grafik do ankiet. Do tej pory mogłaś czy mogłeś dodawać jedynie posty z ankietą, gdzie zadawałeś pytanie, dodawałeś kilka opcji, tak i tyle. Natomiast teraz do każdej z tych opcji można dodać małą grafikę, która bardziej pokazuje, o co chodzi w danej odpowiedzi. Więc na pewno bardzo warto z tego korzystać, bo znowu to przyciąga wzrok. Będę to też już niedługo testować. Kolejne zmiany, z którymi mamy do czynienia, są w edytorze YouTube. Jeżeli nie wiesz, to YouTube Studio ma coś takiego jak edytor, w którym możesz dociąć przód, koniec, bądź wyciąć jakiś kawałek z Twojego filmu, który jest już opublikowany na YouTube, czy to publicznie, czy nie. W każdym razie do tej pory można było też to oczywiście zrobić, natomiast ten edytor był taki trochę toporny i różne te miejsca, w których te suwaki, w których po prostu przesuwało się, dokąd to trzeba dociąć i tak dalej, było to bardzo toporne, było to trudne i to zostało teraz zmienione, żeby to użytkowanie z tego edytora, żeby to było dużo prostsze, natomiast jest to zmiana taka tak naprawdę kosmetyczna. Następna informacja jest taka, że zakończyło się wyzwanie Lipiec z YouTube Shorts, w którym wspieraliśmy się w zamkniętej grupie, jeżeli chodzi o publikowanie codziennie shortsów na naszym kanale i dzięki temu rozwijanie kanału w lipcu. Ale okazało się, że wiele uczestniczek i uczestników bardzo, bardzo im się spodobała po prostu ta forma i pragnęli jeszcze dalej wspierać się nawzajem, jakby motywować się do tych codziennych publikacji YouTube Shorts. W związku z tym postanowiłam tak trochę nieoficjalnie kontynuować to wyzwanie jeszcze w sierpniu, więc staram się Wam udostępniać tam posty, pod którymi dalej możecie udostępniać swoje shortsy. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, to koniecznie sprawdź opis pod tym filmem i tam będziesz mógł czy mogła do nas dołączyć do grupy i otrzymasz harmonogram na 31 dni tematów, z których możesz skorzystać w YouTube Shorts, więc bardzo Cię mocno zachęcam do tego, żeby do nas dołączyć, bo wzrosty w momencie, kiedy dodajemy YouTube Shorts codziennie są naprawdę bardzo, bardzo spektakularne, o co możesz zapytać innych uczestników wyzwania. A jeżeli chcesz naprawdę mocno rozwijać swój kanał, to oprócz publikowania YouTube Shorts musisz zadbać o to, aby trafiać do odpowiednich widzów, publikować odpowiednie treści. I w tym pomaga mój kurs YouTube Builder, który możesz sprawdzić w opisie do tego filmu. Jest to kurs, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces budowania Twojego zasięgu na YouTube. Zachęcam Cię do tego, żeby to sprawdzić. A jeżeli chcesz ten kanał rozwijać jeszcze poza granicami kraju,
kraju, nie interesuje Cię tylko język polski, ale chcesz trafiać do klientów anglojęzycznych, mówiących po francusku, po hiszpańsku i tak dalej, to koniecznie zobacz moje ostatnie wideo, które znajdziesz tu w prawym górnym rogu. Jest to film, w którym uczę, jak robić napisy na YouTube w innych językach. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy tego typu odcinki z newsami z YouTube'a Ci się podobają, chcesz ich więcej, czy mam je robić? Daj mi znać, subskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!